rozmowy poza ciałem. OB, LD i inne zjawiska parapsychiczne omawia Zbyszek Mrugała. Dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem jest Graszka, wspaniała dziewczyna o wspaniałym charakterze, której przytrafiły się dziwne rzeczy. Witam cię, Graszko. Dobry wieczór, witam. Opowiedz proszę o sobie, o twoich zabiegach, o twoich działaniach. Masz gabinet, na pewno masz coś ciekawego do powiedzenia, oddaję ci więc głos. W tej chwili nie mam jeszcze pełnej działalności, ponieważ no jestem ograniczona dobrą protezą nogi, bo no zabiegi na wózku są troszeczkę utrudnione. Bardziej są to porady duchowe, konsultacje, doradztwo życiowe, ale udzielam porad też przez internet. I służę pomocą, jeżeli ktokolwiek zgłasza się do mnie. Co to oznacza psychotronika? Bo wspominałaś coś, że coś, jakieś masz papiery, dyplomy z psychotroniki. Tak. Co to znaczy? To są szkoły psychotroniczne, czyli takie wykraczające troszkę poza znane pojęcia naukowe. Ja mam specjalizację z homeopatii. Takie w sumie się nasuwa od razu pytanie, co nakłoniło ciebie do tego rodzaju działań, do tej psychotroniki, do tego paranormalnego, do leczenia energią? Wiesz, jak ludzie na to reagują i najczęściej tak się mówi, że to wszystko są bzdety, że nie przynosi żadnego efektu. Masz jakieś sukcesy w tym? Jak w ogóle wpadłaś na to? Co przekonało cię do tego, by to robić? W momencie trudnych sytuacji życiowych moja modlitwa też, jakby duchowość wewnętrzna powodowała, że dostawałam przekazy jakby z góry, można tak nazwać. Tak jakby ktoś nam do ucha podpowiadał, że tak będzie ta właśnie intuicja, podświadomość, tak można to nazwać, daje najlepsze rozwiązania, gdzie logicznie nieraz byśmy nawet nie przewidzieli, nie wymyślili. A co ci się trafiło takiego? Miałeś jakieś takie ciekawe rzeczywiście przypadki? No, między innymi był bardzo ciekawy przypadek. Syn chciał wyjechać, więc czułam siłą, że muszę go powstrzymać. Okazało się, za kilka minut był bardzo duży wypadek blisko. Mogłabyś coś dokładnie opisać tę sytuację? Jak to się stało? To po prostu no, czułam wewnątrz, że ja go muszę zatrzymać. A to jest taki przekaz, że my wtedy nie zastanawiamy się, po prostu to czujemy i to się wykonuje i to się dzieje. No chyba, że blokujemy to umysłem, zaczniemy jakoś tak, pominiemy po prostu takie odczucia, no to wtedy mogą nie dojść po prostu do realizacji, ale właśnie w takich. Potem miałam przekaz w nocy telefon i chciałam, nie wiem na ile mogłabym pomóc, znając adres. Dwoje ludzi, to bardzo długa w ogóle historia, ale tak spróbuję króciutko. Dwóch mężczyzn założyli wspólną firmę, Rosjanin i Polak. Była znana historia w ogóle w Łodzi, w Polsce chyba też. I ten Polak zamordował tego Rosjanina. Oni oboje przychodzili, bo on zajmował się medycyną naturalną, więc mnie to bardzo zainteresowało, ten Rosjanin. Nie było kłótni między nimi, tylko ten Polak, nauczyciel, mówił, że no on troszeczkę tam nie bardzo jest zadowolony ze współpracy. A o północy ja mam, jakby ktoś zadzwonił do mnie, słuchaj, Wołodia nie żyje, Ireneusz go zabił, czy coś takiego. Z tym, że zablokowałam dalej jakby zainteresowania, czy obraz, czy jak dalej, co tam się stało. Masz na myśli, zadzwonił ktoś telefonicznie, czy w głowie coś się pojawiło? To we mnie się pojawiło. Bardzo mnie to męczyło, trwało to kilka dni. Próbowałam logicznie, rozumem to wymazać, no przecież no niemożliwe, no jak, no człowiek, ludzi, których znałam, zabił człowieka. To wydało się dopiero po miesiącu, bo on tam różne robił rzeczy. Wyjechał tam do Rosji i czym policja trafiła w ogóle do mnie i to wszystko się wyjaśniło, to było po miesiącu, ale no okazało się to prawdą. On tej nocy właśnie go zabił. No i takie różne odczucia rodzinne, na przykład były mąż w momencie śmierci mamy, pojednani, rozmawiamy 3 godziny o
byliśmy w, no, w bardzo takich, dużo wzajemnych żalów było. No, przede wszystkim no, mnie troszeczkę skrzywdził i bardzo to było miłe, bo takie jakby było przeproszenie i podsumowanie swojego jego życia z innej strony. Pozostawił takie no, dość zatar jakby troszeczkę tamte wydarzenia taką rozmową. To była fajna, przyjacielska rozmowa. Takich właśnie różnych sytuacji w życiu. Ale mówisz, w tej chwili rozmawialiście jakoś już po jego śmierci, czy przed śmiercią? W nocy, kiedy umarł, ja nie wiem, o której godzinie zmarł, czy to było przed. Ale jak prowadziłaś tę rozmowę? Jakoś coś dotarło do ciebie, jakiś głos wewnętrzny? Przed snem. Ja jeszcze nie spałam, to było na granicy snu i jawy. I rzeczywiście rozmawiałaś z nim? To znaczy, no, rozmawialiśmy w myślach, nie rozmawiałam słowami głośno. A potrafiłaś go zobaczyć, czy tylko... Tak, to był bliski kontakt. Obraz był taki, że no, siedzieliśmy gdzieś, można powiedzieć, czy w pokoju, to nie pamiętam w tej chwili szczegółów, ale bliski kontakt i rozmowa o przeszłości, o wielu po prostu wspólnych sprawach, wyjaśnianie jakieś troszkę i no taki w każdym razie dało to bardzo fajny nastrój. A no to był też taki miły po prostu dla mnie zakończenie właśnie tego etapu, a też miałam fajny obraz, dużo w życiu takich miałam fajnych przekazów i często na granicy w odmiennej świadomości, w stanie odmiennej świadomości, niekoniecznie podczas snu, podczas relaksacji, kiedy siedziałam na fotelu, bardzo byłam zmartwiona, 3 miesiące po amputacji nogi, dobrze się czułam, ale nie wiedziałam, że są takie problemy z protezą. Okazuje się, że ja mam zapłacić 14 tysięcy za protezę, a ja nie mam złotówki, bo leczenie długoletnie spowodowało, że no nie było tych pieniążków. Zresztą też latami sama, przecież dziecko wychowywałam. I czytałam czasopismo Nieznany Świat, był obraz nieba, chmur i dwa anioły były, z tym, że te anioły były postacie tylko aniołów. I w pewnym momencie oblał mnie wspaniały spokój i przekaz. Pojawił się na tym tle obraz dwóch aniołów w dłoniach niosący protezę nogi. I taka pewność, że ta proteza będzie, że znajdzie się tych dwóch aniołów, które po prostu też jakby dopomogą, nie tyle same, ile po prostu tą protezę i od tej pory no jakby problem zamartwiania się o protezę zniknął. Taki fajny spokój, bardzo to było miłe, takie dosłownie w ciele fizycznym poczułam takie natchnienie i taki relaks, jednocześnie taki spokój ciała też. To rzeczywiście, jeżeli pozbawiona jesteś nóg, to masz utrudnione przemieszczanie się. Jak sobie radzisz w ogóle w kontakcie z ludźmi? Bo... Jednej nogi nie mam, jednej. A jednej nie masz, to jeszcze nie jest tak strasznie. Jak byś wyjaśniła w ogóle te zjawiska? Jak to jest możliwe, że ci się śni, spotykasz jakichś aniołów, spotykasz zmarłych, że z tobą rozmawiają? Znalazłeś jakieś wyjaśnienie na to coś, na to dziwo? Z tego, co psychotronika, zjawiska paranormalne mówią o tym, że to jest często wtedy, kiedy mamy kontakt z wyższym ja, czyli no, modląc się otwieramy też swoją duszę na kontakt z Bogiem i pozwalamy po prostu mu się prowadzić. Mamy wtedy przekazy też opiekunów duchowych, właśnie aniołów i takie te zjawiska duchowe nas wtedy doświadczamy. I w jakich stanach psychicznych, zmienionych stanach świadomości spotykasz te istoty, te zmarłe czy anioły? To są stany takie albo sen, albo stany takiego wyciszenia na granicy medytacji,
stany odmiennej świadomości przychodzą no, najczęściej w momencie, kiedy troszeczkę zrelaksujemy się, kiedy umysł logiczny nie jest bardzo zajęty. Ale nieraz to przychodzą same, nie jakby nie na wywołanie podczas medytacji czy modlitwy, tylko właśnie potrafią przychodzić same u mnie. A jakby ktoś z nas, ktoś ze słuchaczy chciał sam nawiązać kontakty ze zmarłymi, przecież każdego z nas opuszczają bliscy, co miałby zrobić? Mogłabyś jakiś plan podać, jakiś sposób zachowania się? Co zrobić, żeby usłyszeć naszych odchodzących bliskich? Ja nie pracuję świadomie i szukam takich kontaktów. Kiedyś nawet się bałam. Zmarł mi też tata, to była taka śmierć tragiczna i bałam się takich kontaktów. Wydaje mi się, że przede wszystkim wewnętrzna potrzeba i modlitwa. Jeżeli tego chcemy bardzo i będzie nam to potrzebne, to wtedy doświadczymy takiego zjawiska. Wyciszenie, jakiś stan relaksu na pewno pomogą i po prostu doświadczymy czegoś takiego. Jeżeli to dla nas będzie, myślę, takie korzystne i potrzebne, to takie zjawiska przychodzą. Też po śmierci mojej mamy nie mogłem jej spotkać. Tak się dziwiłem, jak to jest możliwe, żeby nie nawiązał z nią kontaktu. Nawet moja znajoma połączyła się z nią. Płynęło chyba u mnie z 5 lat. Właśnie 2 tygodnie temu po raz pierwszy ją spotkałem. No i udało się. Ja myślę, że teraz, kiedyś właśnie jak się bałam takiego spotkania bardziej bezpośredniego z tatą, to też nie przychodziło to. A miałam z kolei od niego, słyszałam, że w sytuacjach trudnych, kiedy matka odchodzi od dziecka, czy no mój tata też nie dokończył swoich dużo spraw życiowych, więc można by to tak powiedzieć teraz, że był taką duszą pokutującą w naszym domu, ale takim dobrym duchem, który jakby mojej mamie starał się pomóc, ponieważ była to niedokończona budowa domu, mnóstwo różnych spraw, siostra mała i były zjawiska takie paranormalne, teraz można to tak nazwać, w postaci różnych takich hałasów dzień przed moim ślubem pękały naczynia, szklanki. No ale to nie wygląda mi na pomoc. Nie. Na psucenie. Były po czasie, okazało się, że to były takie trochę ostrzeżenia przed ślubem, takie jakieś zwrócenie uwagi mojej na po prostu, może jeszcze, żeby się zastanowić, czy odwołać ten ślub, coś takiego. Miał rację tata? Tak, tak, tak. Tak, dużo problemów było. I właśnie między innymi później też stąd trochę skutki zdrowotne, bo no, psychopatyczny człowiek i zagrażał nawet życiu. Jaki rodzaj usług wykonujesz w tym swoim gabinecie? Bo pomimo tych wielu trudności, jakie masz, mówiąc w tej chwili o tej protezie, jednocześnie spotykasz ludzi i proponujesz im coś, a więc sama będąc w potrzebie, starasz się w jakiś tam sposób pomagać ludziom. Robisz to energetycznie, robisz to... Miałam przerwę. W tej chwili od września pracuję w domu, no ze względu na brak możliwości też większego poruszania się. Więc jestem też specjalistką od masażu. Wykonuję masaż klasyczny, relaksujący. Około 15-20 minut taki masaż trwa. Masaż powoduje odblokowanie różnych też punktów energetycznych. Do tego polecam zawsze zabieg jeszcze bioenergoterapeutyczny Reiki. Jest to nietypowa bioenergoterapia. Harmonizuje się czakry, jest tak zwanych 7 czakr
które jeżeli są zaburzone, to też powodują różne dolegliwości. Taki zabieg trwa średnio też, jeżeli sam zabieg Reiki, to około 15 do pół godziny, razem z masażem może być do 40 minut. Wykonuję go w tej chwili na siedząco. Dołączam do tego masaż stóp, gdzie są refleksoterapie, połączone też wszystkie punkty. Po prostu próbuję połączyć swoje zdolności manualne i możliwości na tym etapie z wykonywaniem zabiegów. Ponieważ no, mając dobrą protezę, mogę więcej chodzić koło pacjenta. W tej chwili muszę siedzieć, ale no, w ograniczonym stanie te zabiegi też przynoszą pomoc i relaksację. Mam takie urządzenie do terapii polem magnetycznym. Stosowane jest w tej chwili prawie przy wszystkich zabiegach zalecane, ponieważ daje też duże możliwości terapeutyczne. Taki zabieg, pole magnetyczne zasila jakby komórkę i tam, gdzie jest stan zapalny, ta komórka ma większe możliwości samoregulacji i usunięcia stanu zapalnego. Powoduje też relaksację, jakby napięcia w ciele. Jest kilka programów. Niższe programy działają relaksująco, a wyższe działają bardziej na układ kostny. Od lat znany bardzo zabieg terapii polem magnetycznym. Jeszcze wykonuje świecowanie i konchowanie uszu. Są to takie w postaci świec woskowanych. Końcówka jest z filtrem i pod wpływem podciśnienia zostają usunięte różne złogi woskowina z uszu. Bardzo bezpieczny zabieg, szczególnie polecany też dla dzieci, bo nie ingeruje się w ucho dziecka. Dzieci mają dość czułe, wrażliwe tkanki. Laryngolodzy nawet zalecają przy stanach zapalnych gardła, bóle głowy, migreny. No i przede wszystkim dla osób niedosłyszących, ponieważ usuwa tą woskowinę, odblokowuje te korki w uchach. Raz w roku to nawet zalecany jest zabieg dla każdego, a w celach leczniczych to powtarza się 3 zabiegi w odstępach czasowych, tam 2 tygodnie, miesiąc do 3 miesięcy, 3 zabiegi. Bardzo miły zabieg, bo czuje się takie spalanie igiełek, szum morza, ciepło wokół. Około 10 minut taki zabieg trwa na jedną stronę ucha i 10 na drugą stronę. Co już też takich zabiegów? A ta twoja energioterapia? To często też jeszcze przy pomocy wahadła, jest takie wahadło Baja się nazywa. Można doenergetyzować kolorami, czakry właśnie, te 7 czakr mamy. Jest czakra na dole, czakra korony, tak nazwy tych czakr, Hara, splot słoneczny, serca, w okolicy gardła i punkt między brwiami i korony, czyli na czubku głowy. I każda czakra odpowiada za pewne problemy zdrowotne i nawet związane z życiem. Jeżeli mamy na przykład czakrę korzenia zaburzoną, to tak zwane uziemnienie, więc jeżeli są problemy właśnie z nogami, to często też są problemy materialne. Czakra splotu słonecznego, to z kolei mamy problemy z otrzymaniem więzi ze światem i z ludźmi, bo jeszcze czakra gardła też komunikacja, jest komunikacja z ludźmi, ale splot słoneczny to jest jakby otwarcie się na świat, na wszystkie takie materialne sprawy, które blokujemy gdzieś tam też, jeżeli nie jesteśmy właśnie tak otwarci na świat, na życie, to i jest nam źle, to ta czakra splotu słonecznego jest bardzo ważna. Pomaga przykładanie sobie dłoni właśnie na tą czakrę, samemu można też. A pomaga jeszcze skończenie seminarium i kursów Reiki, bo odblokowują się wtedy te czakry i jakby w dłoniach czujemy większą energię.
ja mistrzem Reiki nie jestem, ponieważ w pewnym momencie mnie kazali łączyć innych terapii, ponieważ potrzebowałam wykonywać jeszcze inne zabiegi, więc a dwa poziomy pomagają. Jeszcze mogę wysyłać energię na odległość. I masz wyśni sukcesy? Tak, dużo osób odczuwa taką energię. Robi się często, umawia się o danym czasie. No troszeczkę dobrze jest relaksować się, być no, wiadomo, w jakichś miejscach spokojnych, a nie gdzieś na ulicy. I to zależy jeszcze od empatii, jakie jest połączenie między też dwojgiem ludzi, na jakim poziomie oni współpracują energetycznym, bo wiadomo, że każdy człowiek jest, nawet jak spotkamy kogoś, to w stosunku do jednego jesteśmy otwarci i czujemy tą jego empatię, a znów do drugiego człowieka jakby mur, prawda? I on też nieraz blokuje się, jakby nie pozwala, żebyśmy współgrali. Dlatego ważne są też uzdrowienia i zabiegi, kiedy dwie osoby współgrają z sobą energetycznie. No, cały świat jest troszeczkę, teraz fizyka kwantowa mówi o tym, że materia jest tylko zagęszczoną energią, a wszystko jest energią. Więc na tym poziomie energetycznym właśnie jest bardzo ważne odczucie zadowolenia i zdrowia też. Jak myślisz, jak to może działać, że siedzisz sobie 200 km oddalona od osoby, która prosi cię o pomoc, wysyłasz jej energię, ona dolatuje i trafia właśnie w to miejsce chore, gdzie ten ktoś jest chory. Jak to jest w ogóle możliwe? No, oddziaływuje się to właśnie na poziomie wysyłania energii. Serce jest też takim dużym, kiedyś było mówiono, że mózg jest takim generatorem energomagnetycznym, a teraz okazuje się, że serce też jest. To jesteśmy tak skonstruowani, że jeżeli doświadczymy takich zjawisk i można, to trzeba to wykorzystywać. Trzeba po prostu się przekonać. A jeżeli doświadczymy i odczujemy i się przekonamy, to i uwierzymy, bo nieraz bardzo trudno jest uwierzyć, kiedy się tego nie doświadcza. Już nie wyjaśnić, zresztą tak jest bardzo ciężko, bo nikt nie wie, jak to działa. W każdym razie energię się daje przesyłać, sam wiem, bo często to robiłem. Skutki są tego takie, że właśnie osoba, która ją dostaje, czuje się lepiej i bardzo często następuje poprawa tej części organu, która jest chora, która ma jakieś tam niewydolności. Co byś ciekawego jeszcze powiedziała? Dla mnie największym zjawiskiem i pomocą w życiu to było doświadczenie zjawisk takich właśnie duchowych, tych przekazów anielskich. Bo doświadczyłam czegoś takiego jak boskiego strumienia energii i pozwolenie prowadzenia się tej energii. Jest to powiązane z intuicją. Ja jeszcze nie umiem tego tak nazwać, chociaż psychotronika próbuje tam ukierunkować. Jest to połączenie z wyższym ja, tak to jest troszeczkę określane. Jeżeli ma się dużo problemów i człowiek zaczyna tylko logicznie próbować rozumowo to rozwiązać na poziomie wiedzy, to nieraz trudniej mu to przyjdzie, niż gdyby właśnie się zrelaksował i zaufał właśnie temu światełku wewnętrznemu. Te potrzeby, a moment tego nie zrobię, zrobię to kiedy indziej, czy zrobię to tak. Ludzie na różnych poziomach wiedzy nieraz mają tak ogromne sukcesy, właśnie tak popularnie to nazywane jest intuicją, czy w biznesie, czy w wielu sytuacjach życiowych, większe niż ludzie, którzy mają bardzo dużą wiedzę. Tak jest podobno to wykorzystywane i myślę, że warto wtedy spróbować. I właśnie był taki okres, że kiedy potrafię odizolować troszeczkę te napięcia świata zewnętrznego i wyciszyć się, to mam świadomość, że nie ma problemu w życiu. Po prostu każdy dzień, każda godzina daje radość, uspokojenie, zadowolenie w życiu i pewność, że spotka mnie wszystko to, co najlepsze. Przeszłość zostawiłam też troszkę poza sobą i w tej chwili
po prostu uważam, że jeżeli jest, Bóg jest tak wspaniały i obdarza sam doskonały, no to dlaczego mam nie doświadczać teraz czegoś dobrego? Jakby od, jeżeli było już źle, to uważam, że tylko teraz może być lepiej. No i słusznie uważasz. Od nastawienia będzie bardzo dużo zależało. Teraz wspominałeś, że słyszysz jakieś wewnętrzne głosy, przypisując je aniołom, ewentualnie zmarłym, czy Bogu. Czy dostrzegasz jakąś różnicę między nimi, czy mają jakąś one jakąś barwę głosu? Rozpoznajesz jakiegoś identa w tych momentach tego przekazu? Czy to gdzieś się odbywa tak nie do uchwycenia wręcz? Nie. To jest tylko treść, a nie rozpoznajesz tego podmiotu, który tą informację ci oddaje, tą daje. Najczęściej nie wnikałam w techniki i sposoby dochodzenia do takich stanów. To właśnie jest na takim subtelnym stanie duchowym bez rozróżniania postaci. Często są bezosobowe, bez symboli. Takie właśnie tylko śladowe, bardziej odczucia powodujące wewnątrz, powiązane właśnie z jakimś stanem zadowolenia, spokoju, ufności, że i przekazów takich konkretnych, dotyczących pewnych sytuacji życiowych. Jak załatwiałam w Wiedniu konsultację medyczną, zjawił się chłopak, który medycynę studiował, a koleżanka, która ze mną była, mówi: ojejku, mówi, tak jakby anioł się zjawił. Opinia była, nie wiedząc o moich modlitwach, prawda, o moich prośbach związanych z tą decyzją. I bardzo dużo nam pomógł, bo dalej poprowadził wszystko, mieszkanie, jego mama była tłumaczką. Cały proces konsultacji odbył się bez problemów finansowych, bez problemów językowych. Dosłownie się wszystko samo rozwiązało. Trafiłem kiedyś już na twoją stronę i czytałem o tych zabiegach, które ty robisz, jak i również o tej prośbie o wpłaty pieniędzy na tą protezę, która by ci tak dużo pomogła. Mogłabyś coś bliżej o tym powiedzieć? Zapraszam na stronę. Adres jest www.kopias.cba.pl. Opisane są tam poszczególne terapie, które wymieniałam wcześniej, ale rozszerzone, więc można sobie więcej poczytać. No mam też stronę wydarzeń na stronie Facebooka. Jak jest nazwa na Facebooku? Mój profil na Facebooku jest Graszka Kopias. No to chętnie zajrzymy tam. Zapraszam. Zapraszamy. Graszka Kopias na Facebooku. Dowiedzcie się Państwo wszystkiego o naszej Graszce, o naszym gościu, o jej planach, o jej marzeniach. Wszystkich zainteresowanych pomocą zapraszamy. Oczywiście nie będę mówił o szerokich portfelach, bo każdy, wiadomo, trzyma forsy dla siebie, ale że może komuś zbywa, ma zbyt dużo tych środków materialnych i wesprze koleżankę. W takim razie super była audycja. Szczególnie te informacje się przydały, jak to ci aniołowie nam podpowiadają, jak ostrzegają. Bo to są te momenty, gdzie słuchać zawsze słucha uważnie, dziwiąc się, jak to jest w ogóle możliwe. Każdy chciałby przeżyć takie sytuacje. Wielu z nas jest to dane i doświadczamy to. Czas jak zwykle dobiega końca, musimy kończyć. Ja ci, Grażyno, dziękuję za ten wywiad. Miejmy nadzieję, że się zgłoszą ludzie, chętnie pomogą i że ta audycja przyniesie jakiś odzew. Dziękuję ci jeszcze raz. Dziękuję też bardzo. A więc, drodzy słuchacze, za tydzień kolejne wywiady. Do usłyszenia. Jeżeli ktoś chciałby skontaktować się z naszym dzisiejszym gościem, zapraszamy na Facebooka. Szukaj pod nazwiskiem Grażyna Kopias. Produkcja i realizacja. Portal Infra. www.infra.org.pl. Archiwalne odcinki audycji Rozmowy Poza Ciałem znajdziesz do pobrania w archiwum Radia Paranormalium na stronie www.radioparanormalium.pl, a także na forum portalu Infra pod adresem www.paranormalne.eu.